Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju wraz z Domem Pracy Twórczej Cyganeria zorganizowały wystawę przygotowaną przez osoby zrzeszone w klubie Plus 55 Sztuk i Umiejętności Wszelakich. Działalność klubu rozwinęła się w Tychach przy spółdzielni mieszkaniowej Oskar, a w Cyganerii zaprezentowało swoje prace 9 artystów z tego klubu. Cały pomysł się zrodził w sumie z rozmowy, którą przeprowadziłam przy okazji rekrutacji pana Jerzego Czapnika do projektu Teraz My Twórcza Kudowa. I od słowa do słowa okazało się, że bardzo fajna, ciekawa inicjatywa. I prezesuję tej grupie, ja mówię, że jestem woźnicą tego towarzystwa. To taki jakby wóz artystów różnych zainteresowań. Nawet takie motto mamy, że Klub Plus 55 Sztuk i Umiejętności Wszelakich. To takie dość szerokie spektrum, od turystyki nawet, od dekupaż, w moim wypadku malarstwo, rzeźba i fotografia. A zaczynałem w zasadzie mówiąc, jak byłem małym chłopcem, coś tam kredkami jak każdy może bas grał od czasu do czasu, ale pierwszym takim poważniejszym etapem właśnie w plastycznych tych sztukach była fotografia. Plus 55 to kojarzy mi się z wiekiem, czy tak? Nie, właśnie i tu nas błędnie odbierają wiele osób. Gdyby by było 55 plus, to wiadomo, to już jest kwestia wieku i plus te 55. A w tym wypadku to jest tak jakby na dwie piątki. Plus dwie piątki. No, w ten sposób. No, to może to jest trochę zawiłe, ale może i też niefortunne do końca, bo właśnie przez te pomyłki. Ile tutaj jest prac? Jakiego rodzaju? Gro prac to jest fotografia. Było nawet, jest więcej, ale ze względu na pomieszczenie była pewna selekcja. I większość jest fotografii, ale jest dekupaż, szydełkowanie, te haiku, ale to jest już rzecz taka na tych właśnie pocztówkach, co są tam do wzięcia, biżuteria, obrazy, to już mówione było, rzeźba i fotografia. Również odbyła się prezentacja sztuk bardzo ulotnych, jak na przykład recytowanie baśni w wykonaniu lokalnego gawędziarza ze Śląska, Apolinarego Kałamały. A Żorskieś przyszedł do nich do chałupy taki borok, przyłazi po pechcie i padł mu, wiesz, za wierchami, za gojami jest kraj na szczęściu. Ten Karus wypytał go o drogę, jakoby tam miał trafić. Ten to mu wszystko opedział. Cóż, ten Karus wziął mu całkowość drobnioków, pożegnał się w domu ze wszystkimi i wybrał się na wander, szukaj tej krainy. I pan, jak gdyby można powiedzieć, że kultywuje gwarę śląską. Tak. Gotkę śląską. Jeszcze coś by pan powiedział mi w gwarze śląskiej? W gwarze śląskiej. Czy by pan mógł pozdrowić telewidzów telewizji kłodzkiej w tej gwarze? Ja widzę was pięknie i życzę wam dużo szczęścia i dużo miłości nawzajem. Odbył się również pokaz zdań, przysłów wypowiadanych w języku esperanto i tłumaczonych na gwarę śląską. Egzido, viro, forportas, sztonon, de sadzeczco, kaj virino, norblaj, sztonoj. Niejednego feralnego, z niejednej feralnej żeniaczki hop erbnie kamień mądrości, a baba kamienie szlachetne. Zaraziłam się esperantem tak gdzieś półtora roku temu od naszego przewodniczącego już byłego, bo teraz mi polecił, żebym prowadziła klub esperanta w Tychach. I to jest język naprawdę przyjaźni, pokazał mi, ile można nawiązać kontaktów, znajomych. Dużo właśnie jeżdżę też do Gliwic, bo tam się jeszcze uczę i tam dopiero też prężnie działają, którzy wyjeżdżają na różne kongresy międzynarodowe. Zaprezentowano również tak zwane kąpiele dźwiękiem w wykonaniu Anny Bejnarowicz. To była tak zwana kąpiel w dźwięku. Do tego służą nam misy, które są produkowane w Nepalu w prywatnych warsztacikach. Metodę tę opracował Peter Hess, Niemiec, i ta metoda dotarła do Polski. Mamy ośrodek w Rewalu, są specjalne kursy, żeby można było właśnie
takie kąpiele prowadzić, ewentualnie masaże dźwiękiem. Chciałem zapytać na temat tej wystawy, jak długo ona będzie tutaj prezentowana i co się dalej z nią będzie działo? To znaczy dzisiaj, znaczy akurat tak się nieszczęśliwo trochę złożyło, a zarazem szczęśliwie jakby dla tych, którzy tutaj dzisiaj byli, że część prac musi niestety wyjechać, tak? Czyli na przykład wyjeżdżają tutaj prace pana Władysława, wyjeżdża też przepiękna biżuteria i wyjeżdżają oczywiście misy, z którym się ani nie rozstaje, ale cała wystawa takiej większej części zostanie do 27 września, bo potem mamy już inne projekty, które będziemy realizować i z tego, co ja wiem, tutaj pan Władysław będzie wystawiał jeszcze swoje prace gdzie indziej, ale też część tych prac zostanie, znaczy zabiorą je właściciele i oni będą też, myślę, udostępniać je dalej, bo tak naprawdę pan Czapnik czy inni artyści, oni też pokazują te prace w innych miejscach. Te wystawy tak naprawdę krążą, zresztą oni są też bardzo twórczymi ludźmi, więc tak naprawdę ciągle dorabiają różne fantastyczne nowe rzeczy. I ja mam też taką cichą nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy i pokażą coś nowego. I mam nadzieję, że będzie ten pokaz Miss Tybetańskich będzie troszeczkę dłuższy.